Jakub Kosecki, syn Romana, reprezentanta Polski. Często mierzysz się jeszcze z legendą ojca? Codziennie, ale nie, spokojnie. Trzeba sobie umieć z tym radzić, ja sobie z tym radzę. I nieraz to mówiłem w wywiadzie, że jest już dobrze. I nie ma nawet co się nad tym zastanawiać, bo ja będę się nad tym zastanawiać i myśleć o tym, to może być ciężko. A po co sobie utrudniać życie? Ojciec zrobił dużą międzynarodową karierę. Ty wracasz do Polski z drugoligowego niemieckiego Sandhausen. Jak oceniasz swój pobyt tam? No, jestem bardzo zadowolony. Uważam, że bardzo dobre dwa lata, jeżeli chodzi o wykonaną pracę. Wiadomo, że nie potoczyło się wszystko tak, jak chciałem, ale chciałem wrócić do Polski, chciałem wrócić do konkretnie do Śląska Wrocław, bo od grudnia już prowadziliśmy rozmowy i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Zadam to pytanie i witam serdecznie. Mam nadzieję, że wyniki również sprawią, że wszyscy tutaj we Wrocławiu będziemy szczęśliwi. Dlaczego zatem Śląsk Wrocław? Czy to osoba od trenera Jana Urbana? No na pewno. Trener Urban miał duże znaczenie. Duże znaczenie również miał to, o co Śląsk Wrocław chce walczyć w tym sezonie i ambicje. No, ja zanim podpisałem kontrakt, to wiedziałem, jakie mniej więcej ruchy transferowe zostaną wykonane. Wiem, jak ma wyglądać zespół i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Widzę, że wszystko to, co zostało zaplanowane i ułożone, się spełnia. Także spokojnie chcemy się zgrać jeszcze i jak to zgranie przyjdzie, to jestem przekonany, że wywalczymy to, co zakładamy. No właśnie, w pierwszym meczu w Gdyni aż 6 nowych zawodników w wyjściowym składzie. Może po grze nie było widać, że jesteś jakąś zbieraniną, ale wynik niekorzystny. To kwestia czasu? No niekorzystny czasu? Wynik. No na pewno potrzebujemy tego czasu. Nie będziemy teraz chodzić i mówić, że tak nie jest. My zdajemy sobie sprawę, że tego czasu na zgranie potrzebujemy. Chociaż tego czasu dużo nie jest, no bo nie możemy sobie pozwolić na to, aby tracić punkty. Z takimi ambicjami i z takim zespołem, jaki mamy, to na każdy mecz będziemy jechać, czy to u siebie, czy na wyjeździe, z nadzieją po 3 punkty. Także, tak jak mówię, nie możemy tych punktów tracić. Na szczęście mamy tyle czasu jeszcze do kolejnego meczu derbowego, że wydaje mi się, że te schematy i zgranie zespołu będzie coraz lepsze. Tak jak mówię, przyszedł teraz nowy napastnik Marcin, Król Szczeców Ekstraklasy. Na pewno morale zespołu wzrosły. Każdy zawodnik teraz będzie chciał pokazać się jeszcze z lepszej strony. I to jest spotkanie derbowe, no tam nie będzie odkładania nogi. Styl gry może nie będzie się za bardzo liczył, a będzie się liczył wynik. My zdajemy sobie z tego sprawę i zrobimy wszystko, aby wygrać to spotkanie. Właśnie, twój występ w Gdyni, byłeś jednym z wyróżniających się zawodników z godnym głosem ekspertów. Jak oceniasz, czy to jest już ten poziom, który ciebie zadowala, czy jeszcze sobie wyżej poprzeczkę stawiasz? A się tak, dla mnie najważniejsze jest to, aby zespół osiągał dobre wyniki i sukcesy. Koledzy robią wszystko, aby tak było. Jestem przekonany, że każdy z nas dał w tym danym momencie z siebie 100%. Wiemy, że tak jak mówię, że potrzebujemy tego czasu i na pewno takie opinie schlebiają, jeżeli ekspert czy widz ocenia, że dobrze zagrałeś, to jest na pewno fajne, ale najważniejsze są wyniki. I tak jak mówię, my musimy te wyniki zacząć dobre teraz osiągać. Przed nami derbowe spotkanie, a odnośnie mojej formy, to śmiesznie, bo trener przed meczem się mnie zapytał, jak ogólnie się czuję i powiedziałem, że to jeszcze nie jest to, co bym chciał i rzeczywiście, może jakieś tam przebłyski były, ale staś mnie na to, aby grać o wiele, wiele lepiej i ja sobie zdaję sobie sprawę i będę robić wszystko, aby tak było. Mhm. Głośno się o tym nie mówi, co najwyżej ktoś wspomina o górnej ósemce, a czy ty uważasz, że Śląsk stać na to, aby już w tym sezonie powalczyć o coś więcej? No na pewno. Nie chcemy teraz żadnych deklaracji głośno, tak jak mówię, czy to koledzy, czy ja, nie będziemy teraz żadnych deklaracji tutaj rzucać i nie będziemy nic obiecywać. My wiemy, że naszą robotą jest to, aby ciężko trenować każdego dnia na treningu i dawać się 100% w każdym meczu. Jeżeli ten poziom, jaki każdy zawodnik w sobie ma, zostanie przełożony na boisko w czasie meczu, to jestem przekonany, że możemy osiągnąć coś więcej, znacznie więcej niż górna ósemka, ale nic nie będziemy deklarować, wiemy, na co nas stać, a boisko wszystko zweryfikuje. Okay.